Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 24 odcinku nagram dla was grę pod tytułem Dream Zone na szybko, bo ja zaraz niedługo muszę za 2 godziny lecieć na koncert do kina na Andrę Rieł. I jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy są na YouTubie i w ogóle. No dobra, to teraz szybko, nie będę pozdrawiał nikogo. Dobra, pozdrowię tam tylko parę osób. Pozdrawiam Golden Boya, pozdrawiam Jowamuchi, pozdrawiam Gabrecie Parłęcką, pozdrawiam PM Kejdena Podłoga Bijałego, pozdrawiam Diabloxa, pozdrawiam Mariana, pozdrawiam Mariana Ciunka, pozdrawiam Jacka Kudłacika, pozdrawiam Ole Herbatnik i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz lecimy z tym koksem. 4.16. Udawanie chłopaka lesbijki, by zaimponować jej matce, typowy dzień w liceum w Cleveland. Dobra, lecimy z tym. Trochę tych klejnotów zużyję, ale zobaczymy, jakie kwestie tutaj są do ogarnięcia. Lecimy. Kane i Tyler zastygli z przerażenia. Dawid trzyma cię za kołnierz, ale jest gotowy zabić was wszystkich. Śledzicie mnie. Stary, wyluzuj, nikt cię nie śledzi. Niech cię do mnie nie zbliżają. Nie przejmuj się tymi przegrywami. Po prostu mamy kilka pytań, nic więcej. Kane trzyma ręce w górze, gdy podchodzi do Dawida. Widzisz żyłę pulsującą na jego czole. Macie przestać za mną łazić. Nie chcę robić z tego sensacji, ale chyba jesteś homofobem. Zapamiętaj, znaleźć nowych przyjaciół. Zaczekaj, jesteś gejem. Dobijasz mnie, stary. Wokół was gromadzi się tłum, ludzie szepczą i chichoczą. Dawid wskazuje na Kane'a. Ty, zamknij się. Dawid wskazuje na ciebie. A ty lepiej mi wyjaśnij, co się tutaj dzieje. Potrzebuję wyjaśnienia. To przypadek. Wchodzisz między Kane'a i Dawida z podniesionymi rękami, jakbyś próbował poradzić sobie z dzikim zwierzęciem. To czysty przypadek. Tak, to małe miasteczko, ciągle wpada się na tych samych ludzi. Jasne, to zbieg okoliczności, że nachodzisz mnie w moim domu i nękasz na imprezie. Mnie też nękał. I to ma być przypadek? Chyba masz paranoję. Ku twojemu zaskoczeniu Dawid trochę cię uspokaja, ale pięści wciąż ma uniesione. Musisz ostudzić procesor, koleś, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Dawid kręci głową, wrzeszcząc na was wszystkich. Puszcza twój kołnierz, ale nadal czujesz w gardle pulsujące bicie serca. Trzymajcie się z daleka ode mnie i mojej dziewczyny. Nie martw się, już o nich napisałem na moim blogu. Wszyscy odwracają się w stronę Jane, która stoi na skraju kręgu otaczających was ludzi. Wszyscy powinni dowiedzieć się o tej bandzie wariatów. Od kiedy ta sprawa cię dotyczy? Nie możecie bezkarnie śledzić i upokarzać innych. Jestem to winna moim obserwującym nas na czacie. Dawid obejmuje Erikę ramieniem i oboje odchodzą. O nie, moja mama też cię obserwuje, możesz to usunąć. Podziękuj mamie, że mnie obserwuje, ale czemu miałabym to usunąć? Jesteście chorzy. Czemu ja, Jane, to robi? Po co ci to? O czym wy mówicie? Czyli teraz jesteś obrończynią uciśnionych, patrolujesz korytarze w poszukiwaniu przestępców. Wątpię w to. Masz w tym inny interes? Macie przestać nękać ludzi. Wszyscy powinni wiedzieć o takich niebezpiecznych świrach jak wy. Przez jeden incydent? W epoce ja też, jeśli coś widzę, to o tym mówię, rozumiecie? Mogłabyś zrobić wyjątek, w tym przypadku to wcale nie ja też, ale raczej. Ja robot. Po co ją jeszcze prowokujemy? Właściwie to może i jest coś, co moglibyście dla mnie zrobić. Jane odchodzi, a wy wciąż stoicie i gapicie się na siebie. Czego ona chce? Nie powiedziała.
Mam za nią iść? No raczej chcesz, żeby moja mama o tym przeczytała? Biegniesz za Jane, kiedy ją doganiasz, dziewczyna uśmiecha się. Dobra, Jane, jestem z sytuacji bez wyjścia. Jakoś się tym nie przejmujesz. O czym ty mówisz? Zdążyłam dojść już do połowy korytarza. Myślałam, że chcesz, żebym usunęła posta. Przestań się wygłupiać i powiedz mi, czego chcesz. Jane wie, że jesteś zdany na jej łaskę. Kąciki jej ust zdradza złośliwy uśmieszek. Pisze post zatytułowany Kto śmierci najbardziej? I chcesz, żebyś powąchał wszystkich w szkole. Potrzebuje wyczerpującej listy klasyfikującej wszystkie zapachy i wskazujące ich możliwe przyczyny. To będzie długi film, widzowie, więc słuchajcie dalej, co ja czytam. Żartujesz sobie? Wierzysz we wszystko, co słyszysz, prawda? Potrzebuję kogoś, kto będzie udawał mojego chłopaka przed mamą. Chłopaka? Jak widać, nie posiadam takiego. Nie oceniaj się tak nisko. Po prostu jestem lesbijką. Jane kładzie ręce na biodrach. Jesteś w ciężkim szoku. Rany nie wiedziałem. Jak to możliwe? Teraz to wydaje się oczywiste, ale nieważne, wchodzisz w to czy nie. Muszę to zrobić, bo nie usunie posta, ale umowa stoi. Zwierzasz głowę i ramiona w razie rezygnacji. Naprawdę nie masz wyboru. Poddajesz się? No wiesz, byłaś taka miła, jak mógłbym się nie zgodzić. Ktoś tu jest zgorzkniały. Tak na ludzi działa szantaż. Weź się w garść, człowieku. Właśnie to robię, dlatego powiedz mi, jaki jest plan. Plan? Gdzie się spotykamy? Gdzie idziemy? Plan. Jane przegląda swój kalendarz w telefonie i znów patrzy na ciebie. Spotkajmy się o 16:30 na Hotchkiss Street. To obok szpitala. Znasz okolice wspaniale. I potem zajmiesz się wszystkim. Na razie zmienię ustawienia wyświetlania posta na prywatne. Jane odblokowuje telefon i widzisz, jak post przestaje być publiczny. Jeśli dotrzymasz swojej części umowy, już nikt tego nie przeczyta. Świetnie. Oczywiście to zostaje między nami. Spotkanie z twoją mamą. To nasza rozmowa i w ogóle wszystko, co ci powiem, najlepiej w ogóle o mnie nie rozmawiaj. Jane kończy rozmowę i odchodzi. Masz mętlik w głowie. Przynajmniej sytuacja z postem jest pod kontrolą. No to lecimy, moi drodzy widzowie. Później tego samego dnia spotykasz się z Kainem i Tylerem. Chcą wiedzieć wszystko o twojej rozmowie z Jane. Jak ją namówili, żeby usunęła tego posta? Obiecałam jej, że nikomu o tym nie powiem. Świetnie ci idzie. Byle była zadowolona, nieważne czego chce. A co jeśli chce go bzyknąć? Ken kilka razy szturcha cię w żebra. No to jak? Emilii się to nie spodoba. O to się nie martwcie. Uważam, że powinniśmy dać sobie już spokój z Dawidem. Tyler kładzie ci ręce na ramionach i patrzy w oczy, jakby chciał cię zahipnotyzować. Dawid źle się czuł przed tym incydentem. Na baz grał sobie coś markerem. Zagadka rozwiązana. Możemy już wrócić do normalności. Przyzwyczaiłem się, że Kane wygaduje te konspiracyjne bzdety, ale ty nie poznaję cię, stary. W sklepie skończyło się mleko. To na pewno sprawka Yeti. Krótka tirada Tylera uruchamia coś w twoim mózgu. Źrenice ci się rozszerzają, gdy odwracasz się, by spojrzeć na Kane'a. Znalazłeś wtedy laboratorium w lesie? Na pewno ma z tym coś wspólnego. To, co tam robią, musi być powalone na bank.
Potrzebuję informacji o laboratorium. Co to za laboratorium? A co to za różnica? Myślisz, że w Cleveland są miliony takich miejsc? Widać, że Kane wierzy w to, co mówi. Zabierzesz nas tam? Oczywiście. I będziemy w stanie je zobaczyć. Ja na pewno, ale ty? Nie wiem. Dlaczego? Musisz się najpierw porządnie ogarnąć. To na co czekamy? Możemy iść tam od razu. Ken wyjmuje laptopa i otwiera aplikację z mapą. Punktem początkowym jest wasza lokalizacja w szkole. Ken przenosi się na zachód miasta. I gdzieś tutaj będzie. Nie będzie. Na mapie znajduje się niewyraźne pole na całym obszarze, w którym Ken znalazł laboratorium. Zdecydowanie nie chcą zostać wykryci. Mówiłem wam. To żaden dowód, że te sprawy się łączą. Nawet Tyler ma trudności w byciu sceptycznym. Myślisz, że mógłbyś obejść tę blokadę? Mam na pulpicie program, który uzyskuje dostęp do satelitów, o których ci goście nawet nie słyszeli. W takim razie spróbuj. Mam złe przeczucia, nie bez powodu wymazali się z mapy. Dowiemy się dlaczego. Odchodzisz zanim Tyler ma szansę się sprzeciwić. Masz jeszcze trochę czasu przed spotkaniem z Jane, ale wolisz już skończyć tę rozmowę. No to lecimy dalej. Chociaż wiesz co widziałeś, im więcej czasu mija od imprezy, tym bardziej mgliste stają się twoje wspomnienia. Muszę trochę od tego odpocząć. Koniec rozmów o Dawidzie na dzisiaj. Na wprost ciebie Jane i Samantha zakradają się do sali medialnej. Co one kombinują? Postanawiasz iść za nimi. W sali medialnej światła są zgaszone. Słyszysz Jane i Samantha z kabiny na końcu sali. Coś nie tak. To mój pierwszy raz, no wiesz, dziewczynom. Spokojnie, rób to co ja. Przedzierasz się przez ciemny pokój, bardzo uważasz, żeby nie wydać żadnego dźwięku. Widzisz już drzwi kabiny. Po prostu zrelaksuj się, twoje usta już wiedzą, jak się całować. Nie zastanawiaj się nad tym. Wytrzeszczasz oczy, gdy ich usta się stykają. Samantha i Jane się całują. Co tu się dzieje? Chcę popatrzeć, ale wyjdę na wariata, jeśli mnie nakryją. Co mam zrobić? Co mam robić? Zostań. Podchodzisz trochę bliżej i kucasz za kilkoma pudłami. Masz całkiem niezły widok. Co robisz? Wyluzuj, skarbie. Samantha zaczyna tracić kontrolę. Jej oddech przyspiesza, ściska Jane za ramię. Znów się całują, ale Samantha nie może się rozluźnić. Jane całuje jej szyję. Samantha jęczy i odchyla głowę, zamyka oczy, próbując zatracić się w tym doświadczeniu. Ty z kolei wytrzeszczasz oczy, nie możesz uwierzyć w to, co widzisz. Próbujesz kontrolować swój oddech, nie chcesz, żeby cię usłyszały. Podoba ci się? Tak. Samantha nie jest nawet w stanie mówić. Musisz się stąd zmywać teraz. Twarz Samanty nabiera nowego wyrazu. To twoja ostatnia szansa, żeby wydostać się stąd niezauważonym. Nie mogę wyjść w najlepszym momencie. Wiesz, że kiedy Samantha otworzy oczy, na pewno cię zauważy. Musisz podjąć decyzję. Uciekaj. Uciekaj. Ucieczka udana. Godzinę później patrzysz Jane w oczy, czujesz się strasznie niezręcznie. Dzięki, że przyszedłeś. No cóż, zadałaś sobie tyle trudu, żeby mnie zaszantażować. Chociaż tyle mogłam zrobić. Im bardziej starasz się zachowywać naturalnie, tym gorzej ci to wychodzi. Jesteś bardziej spięty niż zwykle. Co?
Dziwnie się zachowujesz. Wcale nie. Próbujesz podobnie mnie spojrzeć jej w oczy, ale nie możesz nie po tym, co zobaczyłeś. Może poczuję się lepiej, gdy powiem jej prawdę. Powiedz jej, co widziałeś. Byłem wtedy w sali medialnej. Ty zboczeńcu. Jane zaczyna krzyczeć i zanim kończysz wypowiedź, uderza cię w klatkę piersiową, ale nie próbujesz się bronić. Poszedłem tam, żeby pożyczyć sprzęt. Serio? No dobra, widziałem, że wchodziłeś, gdzie ja chciałem tylko sprawdzić, po co tam idziecie. I sprawdziłeś. Twoja twarz nabiera 18 odcieni czerwieni, jednocześnie bierze wzrok w czubki swoich butów. Podobało ci się to, co widziałeś? Ja przepraszam, nie chciałem tego przed tobą ukrywać. Szczerość jest zawsze godna pochwały. Nie zostałem tam długo. Chociaż tyle, ale co nieco widziałeś, prawda? Przepraszam, byłem w szoku. Nie wiedziałem, że Samantha jest. Jest bi, chociaż w głębi duszy myślę, że jest po prostu zła na swojego chłopaka. Więc dalej jest Chrisem, nie zostawi go dla mnie. Teraz Jane wlepia wzrok w swoje buty, widać, że ją to trapi. Nie liczy się do czego. Jako zdrada z dziewczyną się nie liczy. I tak to rzeczywiście działa. Nie, ludzie cały czas coś racjonalizują. Zresztą ja też pozwalam jej się wykorzystywać i wmawiam sobie, że to w porządku. Jane wygląda, jakby za chwilę miała się rozpłakać. Przepraszam, wszystko utrudniam. Nie możesz płakać, skoro masz przedstawić mnie mamie. Tylko tobie o tym powiedziałam chyba. Chyba czuję się lepiej. Jesteś dobrym słuchaczem. I dziękuję, że mnie nie oceniasz. Miło w końcu komuś się zwierzyć. Możesz na mnie liczyć. Bałem się, że cię zraniłem. Między nami w porządku. Jasne. Dobrze, w takim razie chyba powinniśmy ustalić jakąś wersję. Już o to zadbałem. Jane zatrzymuje cię i zmusza, żebyś spojrzał jej w oczy. Jest naprawdę podekscytowana historią, którą wymyśliła. Poznaliśmy się na wakacyjnym obozie. Zakochałeś się we mnie na zapój. Jesteś pewna, że tak właśnie było? Zdecydowanie. Czyli latałem za tobą. Od tamtej pory zabiegasz o moje względy. Jane uśmiecha się kokieteryjnie, a ty wywracasz oczami. Co ja do cholery robię ze swoim życiem? W szkole codziennie dawałaś mi kwiaty. Tak, jestem do tego zdolny. Tłumacz wiersz, który dla mnie napisałeś. Jasne, grzebie w plecaku i wręcza ci. Jane grzebie w plecaku i wręcza ci wiersz napisany na serwetce. Wow, ależ ze mnie romantyk. Przez to zmiękłam i zdecydowałam się dać ci szansę. Wtedy w końcu cię zdobyłem. Po 2 tygodniach, ale tak. Czujesz się pewnie, gdy wiesz, że macie plan. Dobra, lecimy dalej. Wchodzisz do sali i rozglądasz się za mamą Jane. W łóżku leży pacjentka podłączona do kilku maszyn. Doktor Milston. Poznaj moją mamę Lucy. Lucy, myślałeś, że jesteś przygotowany na wszystko? O mój Boże. Mamo, przedstawiam ci mojego chłopaka, Majka. Poznaliśmy się na obozie. Jane mówi dalej, ale nie rozumiesz ani słowa. Znasz tę twarz, wygląda naprawdę znajomo. Może widziałem ją w szkole. Starał się o mnie tygodniami. Chciałem, żeby o mnie zawalczył. Wiedziałem, że jest tego wart. Skradł moje serce. Jane, lekko cię szturcha. Musisz wziąć się w garść. Co robić? Jane musi być zadowolona.
Przedstaw się. Podchodzisz do łóżka. Dzień dobry, pani Milston. Nazywam się Mike. To właśnie mój chłopak. Spotkaliśmy się na obozie. Nie wiesz, co powiedzieć. Ta sytuacja jest co najmniej pokręcona. Dzięki, że mi pomagasz. Jasne, nie ma problemu. Zostajesz Jane, to wzruszające, że ta dziewczyna tak bardzo troszczy się o swoją mamę. Powiedzieć jej o mojej mamie? Zastanawiasz się nad tym, obserwując Jane, czujesz napływ tych wszystkich emocji. Nawet sala pachnie tak jak ta twojej mamy. Pójdę się przewietrzyć. Korytarz jest zatłoczony, ludzie chodzą w te i z powrotem. Widzisz nawet krztuszącą się dziewczynę na noszach. Wygląda na twój wiek. Krztusi się tak jak Dawid. Zauważasz podobieństwo, kiedy obserwujesz jej napięcie i konwulsję. Ona też nie zmienia koloru, jej twarz nie jest ani czerwona, ani zsiniała. Chcesz podejść bliżej i poszukać śladu niebieskich korobek, ale wokół jest zbyt dużo ludzi. Lekarz podbiega do niej i uspokaja ją. Po sekundzie już wszystko jest w porządku. Zupełnie jakby w ogóle się nie krztusiła. Przenieście ją tutaj. Kiedy patrzysz, jak lekarz krzyczy na sanitariuszy, zdajesz sobie sprawę, że go znasz. Doktor Pawłowski? Michał, to ty? Nie mogę uwierzyć, że tu jesteś. Nigdy nie opuszczasz zachodniego wybrzeża. W pewnym momencie doktor Andrew Pawłowski był dla ciebie jak drugi ojciec. Codziennie odwiedzał cię w domu po śmierci twojej mamy. Ponad jego ramieniem widać dziewczynę, którą wywożą ze szpitala. Starasz się uspokoić i zachowywać naturalnie. Czy powinienem? Spytać o dziewczynę. Ta dziewczyna wydaje się być w dość poważnym stanie. Odnosisz wrażenie, że lekarz nie chce rozmawiać o swojej pacjentce. To nic takiego, potrzebuje tylko kilku zabiegów, które mogą jej zrobić w innej klinice. Czy to normalne? W takiej dziurze? Tak, jest to stosunkowo powszechne. Myślałem, że skończył pan z leczeniem ludzi. Lekarz przez minutę wygląda na zdezorientowanego, a potem po prostu wybucha niezręcznym śmiechem. Robisz to samo. Tak, rzeczywiście tak powiedziałam. Przynajmniej raz. Cóż, myliłem się, tak się zdarza. Doktor Pawłowski jest lekko zdenerwowany. Zastanawiasz się, czy to z powodu pacjentki, czy twoich pytań. Czemu nie skontaktował się pan z tatą i nie powiedział, że przyjeżdża? To była spontaniczna decyzja, zupełnie nieplanowana. Jasne i w cholerę podejrzana. Odwracasz się i widzisz Jane, która wychodzi z sali. To moja znajoma, Jane. Doktor Pawłowski wpatruje się w Jane przez chwilę, jest dezorientowany, ale szybko kojarzy z kim ma do czynienia. Jane Milston, prawda? Zgadza się. Było mi strasznie przykro, gdy usłyszałem o twojej mamie. Znają pan? Doktor Milston i ja pracowaliśmy razem nad różnymi projektami. Jak sobie radzi? Niewiele da się dla niej zrobić, tak mi się wydaje. Jest bardzo silną kobietą. Jeśli ktokolwiek miałby dać radę, to na pewno ona. Dziękuję. Muszę już iść, Michał. Pozdrów ode mnie tatem. Doktor Pawłowski udaje się w tym samym kierunku, w którym wywieziono dziewczynę. Kto to był? Stary przyjaciel rodziny Seattle. Bardzo nam pomógł po śmierci mamy. Wasze spojrzenia się krzyżują, a Jane jest bliska płaczu. Przykro mi, nie wiedziałam. Przenieśliśmy się tu po jej śmierci. Czemu o tym nie słyszałam? Mieliśmy wypadek samochodowy w Seattle, bo półciężarówka zepchnęła nas do drogi. O Boże.
Przez długi czas była podpięta do respiratora, ale lekarze od początku nie dawali żadnych szans. Świat jest mały, prawda? Na to wygląda. Idziesz razem z Jane w stronę wyjścia ze szpitala. Zaraz, zaraz, mamo! Gdy tylko oddalacie się od szpitala, Jane nagle się zatrzymuje. Nerwy jej puszczają, a ty nie wiesz, co robić. O co chodzi? Pokłóciliśmy się, zanim to się stało. Skąd mogłaś wiedzieć? Chciała poznać mojego chłopaka. Mogłam po prostu jej powiedzieć, że ktoś mi się podoba, ale nie chcę z nią o tym rozmawiać. Czemu tego nie zrobiłaś? Bałam się, że wyjdzie na jaw, że jestem lesbijką. To dlatego chciałam zmyślić tę całą akcję z chłopakiem. Na pewno wie, że ją kochasz. To normalne, że czasami mama i córka się kłócą. Nie musisz tego robić, kiedy ją zostawiam. Czuję się dostatecznie okropnie. Czujesz wyrzuty sumienia. Tylko kiedy gdzieś jestem, oddycham albo robię cokolwiek innego. Boże, co mam teraz zrobić i jak ją uspokoić? Dobra, zaczekajcie, widzowie. Na chwilę muszę wstrzymać filmik. Za chwilę wracam. Dobra, widzowie, już wróciłem. Wracamy dalej. Jane, posłuchaj. Mama kocha cię mimo wszystko. Nie musisz tego mówić na siłę. Mówię szczerze, na pewno nie chciałaby, żebyś się smuciła albo czuła winna. Wiem, ale nie umiem inaczej. Stoisz przed nią i nie wiesz, co zrobić. Chcesz jej pomóc. Jane wzdycha i spogląda na drzwi szpitala. Nie jest gotowa, żeby wrócić do środka. Tego właśnie chciała, więc staram się jej to dać. Podobno ludzie w śpiączce nas słyszą. To był dobry pomysł. Taką miałam nadzieję. Po policzku Jane spływa kilka łez. Proszę, nie patrz na mnie. Na pewno myślisz, że zwariowałam. Wierz mi, nie jesteś szalona. Po prostu robię dla niej różne rzeczy, żeby wynagrodzić jej te kłótnie. Ale to nic nie daje. Ja, Jane, nie wiem, jak bardzo się myli. Wesprzej ją. Mogę ci jakoś pomóc. Potrafisz wybudzić się ze śpiączki? Nie, ale możemy pójść na kawę albo coś zjeść. Powinnam coś zjeść? Od dawna nie mam apetytu. Powinnaś o siebie dbać. Czemu mam słuchać twoich rad? Moja mama zginęła w wypadku samochodowym kilka lat temu. Ja nie. Kładziesz dłoń na ramieniu Jane. Twoja mama może się obudzić w każdej chwili i wszystko będzie dobrze. Nie wiesz tego. Wiara w to jest o wiele lepsza niż wiara w cokolwiek innego. To miła myśl. Jane przytula się do ciebie, czujesz, że między wami powstała więź. Wow, ale szybko się skończyło, zobaczcie. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z gry Dreamzone, gry o miłości, to wiecie, co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć, cipa, oj, bez, ten tom był krótszy niż tamten poprzedni. Zobaczcie, jak mi szybko poszło. No, to tyle. Trzymajcie się ciepło, cześć, cipa, narka, pa, mordy, miłego dnia wam życzę. Narka, pa, pa, elo, elubina.